Kochane dzieci, droga świętości jest pełna przeszkód, ale się nie wycofujcie. Mój Jezus wiele od was oczekuje. Prawda to światło, które oświetla waszą drogę ku niebu. Oderwijcie się od ciemności fałszywych doktryn i wytrwajcie w wierności wobec wiecznej prawdy Boga. Nie pozwólcie, by demon zwyciężył. Jesteście własnością Pana i On oczekuje was z przeogromną miłością ojcowską. Błoto fałszywych doktryn wywoła ślepotę duchową u wielu dusz. Powróćcie do Jezusa. Bądźcie wierni prawdziwemu magisterium Jego Kościoła, gdyż jedynie tak możecie przyczynić się do ostatecznego triumfu mego niepokalanego serca. Módlcie się wiele. Kiedy jesteście oderwani od modlitwy, stajecie się łatwym łupem nieprzyjaciela Boga. Przyjmijcie Ewangelię mojego Jezusa i szukajcie sił w Eucharystii. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Przyjdą trudne czasy dla tych, którzy miłują prawdę i jej bronią. Naprzód! Wasza nagroda przyjdzie od Pana. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.